Szkolenie będzie dotyczyło nadzwyczajnych trybów wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych wydawanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Zauważcie Państwo, że w trakcie roku podatkowego występują sytuacje, w których zachodzi potrzeba zmiany decyzji ostatecznej, na przykład modernizacja ewidencji gruntów i budynków, zmiana sposobu użytkowania budynku, podatnik dokonuje sprzedaży, nabycia majątku podlegającego opodatkowaniu i tu w tym kontekście powstają zasadnicze pytania dotyczące tego, jaki tryb postępowania należy zastosować. Szkolenie, moi drodzy, będzie miało taki charakter bardzo praktyczny, dlatego że omawiając poszczególne tryby postępowania podatkowego, które zmierza do zmiany decyzji ostatecznej, będę omawiał z uwzględnieniem konkretnych przykładów, które w gminach występują. Zauważcie Państwo, że zmiana decyzji ostatecznej może nastąpić czy to w trybie artykułu 254, który bardzo często w gminach stosujemy, prawda? W trybie artykułu 240, czyli wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, wygaśnięcie decyzji mamy. Mamy ponadto zmianę decyzji, na mocy których strona nabyła prawo, czy też tego prawa nie nabyła, a więc artykuł 253a i 253b ordynacji podatkowej. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli zastosujemy niewłaściwy tryb postępowania, to jest podstawa do tego, żeby wyeliminować z obrotu prawnego decyzję, dlatego że decyzja wydana w niewłaściwym trybie jest decyzją wadliwą. Tak więc bardzo gorąco Państwa zapraszam na to szkolenie i do zobaczenia w dniu 16 listopada. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.